Przez miesiąc trwać będą konsultacje społeczne w sprawie zieleni w mieście. To temat, który niezwykle często poruszany jest przez mieszkańców miasta oraz przez naszych reprezentantów w ratuszu, radnych. Postanowiłem zaangażować mieszkańców w proces oceny tego, jak mamy dbać o zieleń, jakie mamy wykonywać nasadzenia, co zmieniać, a co pozostawić tak, jak jest, informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Ankieta zawiera 13 pytań. Wśród nich temat łąk kwietnych, nasadzeń na rabatach kwiatowych, preferowanych gatunków drzewostanu. W niektórych pytaniach pojawia się prośba o ocenę aktualnego stanu. Jeśli coś nam nie odpowiada, możemy to wskazać i uzasadnić, dlaczego mamy taką, a nie inną opinię. Szczególną uwagę przywiązano w ankiecie do kwietnych łąk, które mają równie wielu zwolenników, co przeciwników. Jedni uważają, że tego rodzaju trawniki są siedliskiem kleszczy, inni, że to miejsca będące rajem dla pożytecznych owadów, na przykład pszczół. Jedni podnoszą, że kwitnące trawniki zachwycają urodą, inni, że wyglądają na zaniedbane, szczególnie po przekwitnięciu. Która z opcji zyska więcej zwolenników? Okaże się po podsumowaniu konsultacji, które potrwają od 1 do 31 lipca.